Witam Państwa z mojego wiosennego ogrodu. Ja nazywam się Artur Dębski i pod ramionami tego starego, dostojnego orzecha dziś będę chciał namówić wszystkich do sięgnięcia po poezję. Nie będziemy dzisiaj szukać odpowiedzi na pytanie, czymże jest poezja, bo co i rusz jakiś tęgi, światły, uduchowiony umysł wynajduje coraz to bardziej finezyjną odpowiedź na owo pytanie. Ja dziś postaram się udowodnić Państwu, że poezja wcale nie musi być nudna. Jeśli chodzi o dawnych twórców, serdecznie wszystkim polecam sięgnięcie po twórczość Juliana Tuwima. Znamy go bowiem głównie z poezji pisanej dla dzieci, bo przecież od przedszkola przez szkołę podstawową zapoznawano nas z tą dziecięcą formą jego twórczości. Natomiast kto zechce sięgnąć po jego poważniejsze wiersze, odnajdzie w nich naprawdę moc frywolności, zabawy słowem i piętnowania rzeczywistości, co potrafi sprawić naprawdę ogrom frajdy. Co do mojej jednak twórczości, bo tę mogę sobie cytować gdzie chcę, jak chcę i komu chcę, to wydałem już 9 tomików z wierszami. Ostatni nie miał jeszcze oficjalnej premiery, ale ona niebawem się odbędzie i zapraszam Państwa już dziś na nią gorąco i serdecznie. Ale poruszywszy wcześniej kwestię tego pięknego wiosennego poranka, to jeden z moich pierwszych wierszy pod tytułem Przedpory tę kwestię właśnie porusza. Pór roku, z którymi zaczynamy sobie językowo chyba zbyt dużo pozwalać. Przedpory. Po przedwiośniu, rzecz niezwykła, przed pór roku nam zakwitła polska mowa wonnym kwieciem. Toż przed zimie i przed lecie stworzyliśmy nader sprytnie. Drże jedynie, czym wykwitnie czas, gdy jesień pełznie z cienia. Panie, zbaw od przedjesienia. Srogi dość pór czterech klimat. 8 słownik nie wytrzyma. Co do samej ochoty sięgnięcia po poezję, choć nie są to przecież opasłe tomiszcza i można byłoby przejrzeć tę cienką książeczkę w kilkanaście nawet minut, znajdując może jakiś wiersz, który nam przypadnie do gustu, no to tu jest właśnie kwestia tego chcenia i niechcenia. Logika. Uprzejmie wszystkich proszę, by się w wolnej chwili w tej największej niechęci chęci dopatrzyli, bo logika tę sprawę dosyć mocno dusi. Ktoś, komu się nic nie chce, nie chcieć musi. A gdy ktoś chce nie chcieć, prosta rzecz wynika. Nie chcąc chcieć, chce, chcąc nie chcieć. Ot cała logika. Chciałbym tu wystosować apel nie tylko do czytelników, ale również do piszących, również do tych, którzy pisanie porzucili 20-25 lat temu, czy może więcej, popełniwszy jeden czy kilka wierszy i wrzuciwszy je do szuflady. Wiem, że kwestie wydawnicze,
kwestię tego, że z waszą twórczością nic się nie dzieje przez bardzo długi czas. Potrafią zniechęcić. Może brak docenienia ze strony otoczenia powoduje to, że porzucacie po prostu to obcowanie z Veną. A chciałbym wszystkich namówić, piszcie. Zacznijcie z powrotem. Jeżeli pisaliście kiedyś, czas znów podźwignąć pióro. Bo przecież jeśliby Scienowi co lepiej się znają, gdy sam co uczynisz szydzili, rugając, pamiętaj, że sztukmistrz nie ten, co od szkoły. Po szkole nie sztuka, lecz sztuka bez szkoły. No i bardzo ważny apel dotyczący poezji. Również w stronę nauczycieli muszę złożyć i chyba ogólnie systemu edukacji, czyli zinterpretuj wiersz. No jakże można zinterpretować dosłownie coś, co komuś innemu drzemie w duszy? Drodzy Państwo, poezja ma poruszać, poezja ma wywoływać impuls do myślenia nad światem, nad sobą, nad życiem, nad ludźmi. No bo jakże ugryźć tę dywersyjną kwestię interpretacji poruszoną w tym oto wierszu. Zinterpretuj wiersz, czyli co autor miał na myśli, by wymogom sprostać cnej literatury. Chłonął zimny dotyk ust matki natury, popadłszy w bezmierny konflikt ze swym ciałem. Żegnając światłości, z dawna już niechciane, z ulgą witał bezkres, snadnie zmywający jaskrawość ze źrenic. Cichy i kojący. Obiecuję, przyjdzie czas na interpretację. Przenieśliśmy się w chwili obecnej w rejony ogrodu, w których może nieco być słychać odgłosy ulicy, zaburzając skutecznie poetycką wenę człowiekowi. Jednak pamiętajmy, że nawet w tej nierównej walce z brakiem weny można coś stworzyć. Bowiem los mi nogę dziś podłożył, gdym próbował fraszkę stworzyć, myśli precz czmychnęły w ciemnie, a że gonić ich daremnie siły nie mam, ni ochoty dla sentencji kilku złotych, piszę, co na język wpływa. Ot jałowy bieg. Tak bywa. Ale nie samymi fraszkami, nie samym uśmiechem człowiek żyje i czasami trzeba uderzyć w bardziej podniosłą nutę i odpowiedzieć sobie na dręczące pytania. I tak powstał wiersz pod tytułem Dylematy. Cóż, jeśli bym miał nie ciszę, ale łoskot wszędy słyszeć, a miast barw przepychu tęczy czerń, me oczy jęła dręczyć, zatrzaskując za mną bramę świadomości. Cóż w tym stanie począć, gdy w nicości spocznę? Cóż, nic wtedy już nie pocznę. Po cóż więc domysły mnożyć i za życia duszę trwożyć tym, kto gdzie w swej łasce weźmie ją, gdy ciało w ziemi szczeźnie i utraci dlań znaczenie kto i gdzie. Z ostatnim tchnieniem
Nim kurtyna spadnie, powiek milknie piękna myśl. Ja człowiek. By móc poobcować z literaturą wszelakiego rodzaju, nie trzeba biegać nie wiadomo jak daleko, a tym bardziej jeździć. Czasami mamy do niej kilka kroków. Drodzy Państwo, znamy ją od lat niezliczonych. Przechodzimy koło niej bardzo często, ale jakoś nam wciąż nie po drodze. Zachęcam zatem, żeby wstąpili Państwo do biblioteki, ponieważ w narodowej, miejskiej, powiatowej, gminnej, szkolnej, wojewódzkiej, czy też jakiej innej, tak czy siak, w przybytku rzuconym w lamusie, w labiryntach półek, więdną ludzkie dusze. Rady byłyby kwitnąć przed oczyma Twemi, więc pozwól im na to. Przyjdź, poobcuj z nimi. No ale nadszedł wreszcie czas, by poznać tajemnicę umysłu twórcy wiersza, który był skierowany jako apel do nauczycieli, czyli zinterpretuj wiersz. Bowiem nadszedł czas właśnie na tę obiecywaną interpretację. No i interpretacja, czyli co autor miał na myśli poza wymogami, w zwykłym rozumieniu. Z sił całkiem opadłszy, usiadł na kamieniu, wpatrzony w nieboskłon chmurzący się wielce, z ulgą żegnał słońce. Zmęczył się. Nic więcej. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mnie. Dziękuję za cierpliwość. Do zobaczenia i do poczytania.